Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Moim i Państwa gościem jest dziś Patryk Załęczny, prezes piłkarskiego Śląska Wrocław. Cześć Patryk. Cześć, witam serdecznie. Hiszpania pokonała Anglię w finale Euro, po tym jak Polacy odpadli. Komu kibicowałeś? Ja kibicowałem Hiszpanii. Nawet byłem wczoraj też w takim studiu przedmeczowym na jednej z miejskich plaż i obstawiałem wynik 2-1. Co więcej, mówiłem, że dobrze by było dla ogólnego widowiska, żeby ta ostatnia bramka, właśnie druga dla Hiszpanii, padła w samej końcówce. Tak, tak też było. Się stało, tak też się stało. I ja cały czas trzymałem kciuki za Hiszpanię od początku. Można powiedzieć, że już tak naprawdę to był trzeci finał w wykonaniu Hiszpanii na tym turnieju, no bo pokonać Niemców, pokonać Francję, to już tu mamy tutaj dwa małe finały, no i teraz czwarty raz sięgnęli po Mistrzostwa Europy, pokonali 2-1 Anglików. Wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że to Euro nie było zbyt dobre, że było dosyć nudne, przewidywalne. Ty się zgadzasz z takimi opiniami? Znaczy, było nudne, to tutaj muszę przyznać, natomiast podobało mi się to, że w kilku meczach w samej końcówce właśnie, albo nawet w doliczonym czasie gry te bramki padały, jak na przykład, nie wiem, bramka Włochów z Chorwacją, która też wyrzuciła Chorwację z całego turnieju. Przy remisie przeszłyby dalej. Chyba na 15 albo 20 sekund przed końcem. Dokładnie, doliczonego czasu. Przy remisie przeszłyby dwie drużyny, ale mimo wszystko Włosi grali do ostatniego gwizdka, pokonali Chorwację, wyrzucili ją z turnieju. No na pewno nudna była też gra Polaków niestety i to, że zajęliśmy chyba w końcowym rozrachunku 23 miejsce, czyli tylko wyprzedziliśmy Szkocję w całej tej tabeli, jak dziś rano też widziałem, no więc to też na pewno nie można powiedzieć. Ale jak popatrzymy, Francja półfinał, Holandia półfinał. Czyli przegraliśmy. Austria wygrała z grupę. Tuzami. No prawda, zgadzamy się oczywiście i było gdzieś tam widać też zalążę takiej dobrej gry, natomiast no pewnie kwestia tego, żeby Michał Probierz pozostał na tym stanowisku, bo tak jak wiemy pozostanie, wkomponowanie kolejnych młodych zawodników do tego systemu i chyba trzeba po prostu tej zmiany pokoleniowej, trzeba ją zrobić drastycznie, żeby już też nie sięgać znowu po te nazwiska, które dotychczas prezentują się w kadrze i grają, ale żeby po prostu już stawać na tych młodych, nie wiem, musimy przeżyć 2-3 lata i być może na kolejnym Euro będzie jakieś zaskoczenie w postaci dobrego wyniku reprezentacji Polski. Koniec Euro oznacza, że wraca polska ekstraklasa już za kilka dni. Śląsk w pierwszym meczu u siebie zagra z Lechią Gdańsk. Jak wygląda Śląsk przed startem sezonu? Śląsk jest na pewno przygotowany do tej inauguracji. Jeszcze mamy kilka dni, czyli kilka sesji treningowych do tej inauguracji, do piątku. Jesteśmy po krótkim obozie takim przygotowawczym w Karpaczu. Jesteśmy też po dłuższym takim obozie przygotowawczym w Austrii. Tam rozegraliśmy dwa naprawdę solidne sparingi z Cluj i ze Slavią Praga. To są drużyny no, przewyższające jeszcze, można powiedzieć. Może nie mówię o Cluj, ale o Slavii Pradze, która przewyższa jeszcze swoimi umiejętnościami na pewno Śląsk Wrocław, ale to jest też etatowy uczestnik Ligi Mistrzów, 21-krotny mistrz Czech, więc tutaj jeszcze mamy do kogo równać, ale tego typu sparingi też nam pokazują, jak my jesteśmy na dany moment przygotowani do sezonu, ale też dają takie pewności dla naszych zawodników, że właśnie z bardziej utytułowanym rywalem jesteśmy w stanie rywalizować jak równy z równym, bo ta pierwsza połowa ze Slavią nie była zła w wykonaniu Śląska. To był też skład bliski tego pewnie, który będzie wychodził na europejskie puchary. Druga połowa pojedynku ze Slavią to oczywiście średnia wieku 19-20 lat u nas w drużynie. Chcemy też, żeby każdy miał odpowiednią liczbę minut do rozegrania w tym okresie przygotowawczym. Ten ostatni sparing z Mladą Bolesław przy Oporowskiej też już pokazuje, jak ten skład będzie się krystalizował na ligę. Oczywiście brakuje jeszcze kilku zawodników, którzy walczą z mniejszymi bądź większymi urazami. Jeszcze cały czas też powtarzamy, że tej listy zawodników nie zamknęliśmy, składu nie zamknęliśmy, ale też cały czas powtarzam wszystkim, żeby pamiętali. Trener Magiera mówi wprost, otwarcie, publicznie, chce trzech zawodników. Zawsze trener będzie, chciał jak najlepszego składu, bo to oczywiście jest ale tutaj. Zawsze ten trener będzie rozliczany z wyników i z jakim trener byśmy nie porozmawiali, w jakim zespole, to zawsze będzie chciał jak najlepszych zawodników. Natomiast rozmawiając też z Jackiem Magierą codziennie, bo jesteśmy na łączach, czy to telefonicznych, czy się widzimy praktycznie 24 godziny na dobę, obserwujemy zawodników, mamy wytypowaną listę i przeskautowaną bardzo dobrze kilkudziesięciu zawodników, których cały czas obserwujemy. Mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, dział scoutingu, który jeździ, ogląda nie tylko na podstawie materiałów dostępnych na różnych platformach, w które inwestujemy, ale także naocznie, na żywo ogląda takich zawodników. Mamy
wytypowanych kandydatów. Myślę, że będziemy chcieli zrobić jeszcze w najbliższym czasie dwa transfery. Czy one się powiodą już do tego meczu z Lechią Gdańsk? Tego obiecać nie mogę, bo wiem tutaj no, kwestie negocjacji, kwestie tego, żeby ta ostateczna decyzja finalna jeszcze po stronie i dyrektora sportowego i sztabu była. Będziemy rozmawiać. No, widzimy... Jeśli nie do meczu z Lechią, to jeszcze w tym miesiącu, w lipcu? Myślę, że tak. Przed meczem z Rygą? Myślę, że jak najbardziej przed meczem z Rygą. Tym pierwszym raczej powinniśmy zdążyć dopiąć. Na pewno jeden, a być może dwa transfery. No, chcemy wzmocnić pomoc, bo chcemy mieć tutaj jednak jakąś alternatywę między innymi dla Pokornego. Wiemy, że to jest bardzo dobry zawodnik. Myślę, że chyba jeden z najlepszych na swojej pozycji w lidze. Który łapie dużo kartek. Łapie dużo kartek, więc musimy mieć jakąś alternatywę. Oczywiście z naszego teamu możemy wygospodarować, brzydko mówiąc, osobę, która na dany mecz zastąpi go na tej newralgicznej pozycji. Natomiast no, warto też mieć solidne też wzmocnienie wchodzące z ławki, które miałoby zastępować Pokornego, być może nawet wygrać z nim rywalizację, bo tego oczywiście nie możemy wykluczyć. Jest to na pewno zawodnik, o którym teraz myślę, jest bardzo dobrym zawodnikiem, jest reprezentantem swojego kraju, więc tutaj myślę, że ten transfer może być na pewno solidnym wzmocnieniem. Druga pozycja też pomoc, ale taka, która może też występować w ataku, więc jednym zawodnikiem byśmy mogli jakby no, zakleić te dwie pozycje, w których mamy gdzieś tam braki. Niebawem do składu powróci junior Ejamba, z którego też Jacek Magiera będzie mógł korzystać, no ale ja też nie będę ukrywał, że... Bo na dzisiaj jest jeden napastnik. Tak, i to jest wybór Jacka, który przyszedł do Śląska Wrocław. Jacek naciskał też na ten transfer. Panowie się bardzo dobrze znają i zarówno decyzja sztabu, jak i moja, jak i dyrektora sportowego była taka, żeby tego zawodnika ściągnąć do Wrocławia. Miał bardzo dobre recenzje od trenera Urbana z Górnika Zabrze. Nie do końca był ten jego potencjał wykorzystywany. Był też mistrzem Polski z Rakowem Częstochowa. Okej, kibice rozliczają go ze zdobytych bramek, natomiast też musimy pamiętać, że jakby style gry tych drużyn wcześniej, w których grał Sebastian Musiolik, nie predysponowały napastników do tego, żeby to akurat napastnik za każdym razem zdobywał te gole. Te gole się rozkładały jednak przez inne formacje. No i my będziemy starali się wykorzystywać też Sebastiana i korzystać z jego tych najlepszych umiejętności. Teraz już dwie bramki strzelił w sparingu, jedną po rzucie karnym, ale drugą też chyba dojrze ze Slawią po strzale głową, więc tutaj no, mamy na pewno, to jest wzmocnienie moim zdaniem, jeśli chodzi o linię ataku. Oczywiście nigdy nie zastąpimy i żaden polski klub nie jest w stanie zastąpić jeden do jednego zawodnika, który odchodzi. Myślę tutaj też o Eriku Exposito. Ale no też pamiętajmy, że Wrocław czekał 5 lat na to, żeby Erik Exposito dorósł i doszedł do takiej formy, z jaką się pożegna we Wrocławiu. No właśnie, a ciężko teraz będzie przestawić zespół na grę bez Erika Exposito? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to jest to będzie na tyle... widoczne na boisku? To jest dojrzały zespół. To jest dojrzały zespół i ten okres przygotowawczy oczywiście poświęciliśmy na to, żeby zmienić też styl gry, żeby więcej osób zaangażowanych było też w formację ofensywną, nie tylko bazując w tym momencie na, nie wiem, na kontratakach czy na takiej grze statycznej. No liczymy na to, że ten mecz już z Lechią Gdańsk pokaże, że to będzie nieco inny zespół. Nie mogę powiedzieć, że to będzie zespół, który będzie grał fenomenalnie w ofensywie i będzie bardzo ofensywny z tego względu, że początek tej wiosny również chcieliśmy zagrać ofensywnie i niestety te wyniki nas troszeczkę skarciły, więc tutaj będziemy podchodzili na pewno z chłodną głową do tego, żeby w każdym meczu zdobywać. A szukacie jeszcze kogoś stricte już do ataku? To nie, wzmocni nie. Te rywalizacje, no bo mamy jednak zdrowego Musiolika, kontuzjowanego Ejambę i chyba Patryka Szwedzika, który jest blisko odejścia z klubu. Jest tak jak wspomniałeś, kontuzjowany Ejamba, który niebawem powróci już do składu. Będzie też zawodnik, mam nadzieję, będzie zawodnik, którego będziemy też mogli albo ze skrzydła przesuwać do ataku, albo właśnie w drugą stronę, więc jakby tutaj będziemy mieli trzech zawodników na jedną pozycję, więc większa liczba zawodników też nie będzie miała sensu z tego względu, że zawsze ktoś będzie jednak niezadowolony z roli głębokiego rezerwowego, bo to nawet nie będzie na drugiej pozycji, tylko jednak na trzecich. My jednak będziemy grali tylko jednym zawodnikiem w ataku. Rok temu na starcie sezonu oczekiwania kibiców były takie, żeby no, utrzymać się. Takie były cele na tamten sezon. Zdobyliśmy wicemistrzostwo. To jakie są oczekiwania w samym klubie tuż przed startem? Na pewno gdzie gramy w lidze, w europejskich pucharach, no tak, i Puchar Polski. Na pewno chcielibyśmy udowodnić, że ten poprzedni sezon też nie był dziełem przypadku, tak jak niektórzy nam zarzucają, czy po prostu bazując na szczęściu dograliśmy go aż do wicemistrzostwa Polski. Chcielibyśmy w przyszłym sezonie na pewno znaleźć się w górnej części tabeli i w pewnym momencie też zaatakować po raz kolejny grę i możliwość gry w europejskich pucharach. To by na pewno było bardzo dobrym
takim wyznacznikiem tego, że Śląsk Wrocław zmierza w odpowiednim kierunku, w stronę właśnie Europy, to jeśli chodzi o ekstraklasę, ale też musimy pamiętać o tym, że bardzo dobrze trzeba myśleć od początku, trzeba bardzo dobrze właśnie zainaugurować tę ligę, zacząć te rozgrywki, to też będzie taki na pewno intensywny czas, szczególnie te dwa miesiące, lipiec, sierpień, bo nałożą się tutaj właśnie dla nas mecze i ekstraklasy, ale także europejskich pucharów eliminacji. Mamy nadzieję, że tam też zajdziemy jak najdalej. Pierwszy mecz z Rygą 24 lipca na wyjeździe, natomiast wcześniej, już 22 lipca meldujemy się w Szwajcarii na losowaniu kolejnej rundy Ligi Konferencji UEFA. Już będziemy wiedzieli potencjalnie, z kim możemy zagrać w trzeciej rundzie. Pokonując Rygę przejmujemy ich współczynnik, więc będziemy rozstawieni, miejmy nadzieję, w tej trzeciej rundzie. Też już będziemy wiedzieli, pod kogo możemy się przygotowywać. Też będziemy wiedzieli, jakie są szanse Śląska Wrocław. Natomiast no, jestem też po rozmowie z radą drużyny i powiem szczerze, że bardzo spodobało mi się to spotkanie, bo my nie rozmawialiśmy o środku tabeli, nie rozmawialiśmy o górnej części tabeli, tylko rozmawialiśmy o tych najwyższych miejscach w lidze i też widać taki głód wśród tych zawodników, ale też widać wielką wiarę, że oni doskonale wiedzą i wierzą w siebie, że ten sezon także może przynieść fajne niespodzianki dla kibiców. To tak szczerze, bo rewanż z Rygą jest 1 sierpnia. Nastawiasz się na ile meczów w europejskich pucharach? 2, 4 czy 6? Nie, powiem szczerze, że ja się nastawiam na to, że awansujemy do fazy grupowej, bowiem no, chciałbym zrobić wszystko, żeby Jacek Magiera też miał ten komfort właśnie w wyborze zawodników, ale oczywiście tutaj razem ta nasza wspólna będzie decyzja o tym, jak ta drużyna będzie wyglądała. Na pewno zawodnicy, którzy przyszli do Śląska Wrocław, są to zawodnicy nie tylko jako uzupełnienie składu, ale nie wiem, na przykład Marcin Cebula, który jest jednym z najlepszych pomocników w Polsce w tym momencie, po przyjściu do klubu też widać było wśród wielu naszych zawodników taką chęć właśnie, już Gierek właśnie z Marcinem Cebulą, to też pokazuje, że to jest naprawdę zawodnik z wielkimi umiejętnościami. Wzmocniliśmy też linię defensywną, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mamy jeszcze w planach te wzmocnienia, więc no, nastawiamy się na to, żeby jak najdłużej grać w Europie, a awans do grupy Ligi Konferencji na pewno byłby takim zwieńczeniem tego całego okresu przygotowawczego, a później w grupie 6 meczów byśmy zaczynali dopiero od października, więc jeszcze mamy też ten okres wrześniowy po to, żeby też mocno skupić się na lidze, przerwa na reprezentację, mocno popracować jeszcze nad jakimiś niedoskonałościami, które zapewne są w każdym zespole, no i żeby godnie reprezentować Śląsk jest Wrocław. Gotowy, żeby grać co 3 dni? Myślę, że Śląsk jest gotowy, żeby grać co 3 dni. Dla zawodników też to jest duża frajda, żeby grać co 3 dni, a nie tylko, brzydko mówiąc, na sucho trenować, bowiem zawsze to jest taka adrenalina, zawsze to są emocje, a też ten poprzedni sezon pokazał, że jest ogromny głód kibicowski we Wrocławiu i chcemy zrobić wszystko, żeby też utrzymać taką średnią powyżej 20 tysięcy w Ekstraklasie, a na pewno te mecze pucharowe też pozwolą nam wypełnić stadion po brzegi. Kompletu chyba na pierwszy mecz się nie uda wypełnić i zrobić. To dlatego, że są wakacje? Myślę, że dlatego, że są wakacje. Z tego względu, że też przypominam sobie rok temu. Chyba mamy 11 tysięcy, tak? Na dzisiaj 11 tysięcy. Myślę, że do wieczora zapewne już kolejny 1000 wskoczy. No, chcielibyśmy około 20 tysięcy na ten pierwszy mecz z Lechią Gdańsk wyprzedać. Na pewno ten komplet, mówię w odjęciu 12,5 tysiąca trybuny B na Rygę. Raczej też nam się uda to zrobić. Myślę, że jeśli ta drużyna się będzie rozkręcała, jeśli też potwierdzi, że te aspiracje na ten sezon są takie jak w poprzednim sezonie w końcówce, bo tak jak mówiłeś, no też się nikt nie spodziewał na początku sezonu, że będziemy się bili o te najwyższe laury, więc ja myślę, że im dalej w las, tym ta frekwencja na pewno też będzie lepsza. Przed nami prezentacja wtorkowa drużyny od 16 na Placu Wolności, miasteczko Śląska Wrocław dla całych rodzin, no do 18 już ten moment kluczowy, czyli pojawią się na Placu Wolności piłkarze. Myślę, że tego typu właśnie rzeczy też będą mobilizowały i przypominały kibicom o tym, że już w piątek o 20:30 meldujemy się na Tarczyńskiej Arenie. Patryk, to bardzo krótko, co z przyszłością Łukasza Bejgera w Śląsku i Jehora Macenki? Zostają czy odchodzą? Z Jehorem rozmawiamy cały czas. Mogę powiedzieć i puścić oko w stronę kibiców, że już są to coraz lepsze rozmowy, więc nie przekreślamy tutaj naszej przyszłości i jakby tego całego sezonu. Natomiast jeśli chodzi o Łukasza Bejgera, zarówno jeden, jak i drugi jeszcze się zmaga z drobnym urazem. Już teraz jest taki proces rehabilitacji, więc mamy nadzieję, że już są bardzo blisko powrotu do składu. Natomiast jeżeli za Łukasza Bejgera będzie jakaś konkretna oferta, to oczywiście usiądziemy razem z tym klubem, który chciałby pozyskać Łukasza, razem z Łukaszem i podejmiemy najlepszą dla wszystkich decyzję. Jak patrzysz na ten skład i tych zawodników pewnie, których wiesz, bo wiesz, którzy jeszcze przyjdą, kto będzie takim objawieniem w Śląsku? Kto może być?
Trudno powiedzieć. No myślę, że teraz cały ciężar, jeśli chodzi o ofensywę, spadnie na Nahuela Leivę. Natomiast no, ten poprzedni sezon już pokazał, że to jest naprawdę topowy zawodnik jak na polskie warunki. I myślę, że to Nahuel wyrośnie na taką gwiazdę. No, jeśli mówimy o ofensywie, natomiast jeśli mówimy o defensywie, no to tutaj myślę, że nasz duet bułgarskich stoperów Petkow-Petrow to już jest na pewno wysoka półka, najwyższa można powiedzieć w Polsce. No i nasz golkiper, który jest najlepszym. To szybka prognoza na koniec, kto będzie mistrzem Polski i które zajmie Śląsk miejsce w tabeli na koniec sezonu. No trudno w tym momencie powiedzieć, więc jeżeli... No bawimy się. Bawimy się. No to myślę, że zajmiemy miejsca w 1-5. Jeśli chodzi o Śląsk-Wrocław, natomiast mistrzem Polski... No to przynajmniej faworytem. Powiedzmy, że Śląsk. W rozmowie z moimi zawodnikami wiem o tym, że oni są w stanie to zrobić i wierzą w to, więc dlaczego ja miałbym w to nie wierzyć? Sprawdzimy na koniec sezonu. Patryk Załęczny, prezes piłkarskiego Śląska-Wrocław. Dzięki, Patryk. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.